Tak, Milasiu, wiem właśnie. Zagramy jedynkę. Jaką niespodziankę przyniesie dzisiejsza gra? Przewinę pieprzenie, ale musimy obejrzeć przywitanie dupę zawodników, żeby wiedzieć komu kibicować, okej? Okay? Potem zobaczę Black Blue. Partiatik! Live! Niebiescy 500! Niebiescy 500, proszę! Zieloni 600! Zieloni 600! Sam bardzo ciekawy, bo każda nowa gra to nowe emocje, nowe doświadczenia, także poznajemy RL Craft. Ciekawsze drużyny. Oto 12 bohaterów dzisiejszej gry. Są oni podzieleni na 3. Na razie nie Hitek, ale potem zobaczę. Drużyny są tak dobrane, aby ich członkowie uzupełniali się wiedzą. Każdy co? Mocny z innej dziedziny. Serio? Poznajmy naszych graczy. Ja myślałem, że oni tak się los ten dobierają jak chcą. O, nie chcę obrazić za wygląd, bo sam wyglądam jak żyto menel, ale ona ma twarz jak goblin, szczerze. No goblin! Rozumiesz? No nie obrażajmy za wygląd, ale śmiać, no... No goblin, chłopie. Iluj. Kapitan drużyny Marek Cyklewicz, specjalista do spraw marketingu z Karwina. Wojciech Walczykowski, nauczyciel technologii informacyjnej z Karwina. I Tomasz Broński, prawnik z Drobunia. Widać, że prawnik taki Marek najbardziej wyglądający z nich. Endokrynolog z Kielc. Stanisław Borowiec, ręcista z Kielc. Marek ręcista. Co to ręcista? Co za dziwne przedstawienie. Nie? No nie wiem, trochę debilne to jest. No ręcista to jest normalne? No jak ręcista to jest normalne? To jest nienormalne. Jaki Bląski, gdzie był? Rasista jestem. Gdzie jest Bląski? Jak to? Gdzie? I Tomasz Broński, prawnik. A on! Bląski! To jest Bląski! Ja pierdzie, ja bym się srać zachciał. Ja pierdziele, widzisz to? Zieloni to Marek Wojner, lekarz. To jest stary Rona! Stary Rona to jest! Z Harry'ego Pottera! Tylko gruby! Widzisz to? Ja pierdziele, stary Rona w Polsce! Polska górą! O kurde, nie wierzę w to. Marek Przyniosło, inżynier mechanik z Kielc i Przemysław Bielecki, tłumacz języka niemieckiego. Żółci to Leszek Gołaszewski, przedsiębiorca z Łomży. Renata Grudzień, inżynier rolnik z Łomży. Maciej Borysewicz, prawnik z Łomży. I Barbara Kozłowska, ogrodnik z Gdańska. Nie, nie, ja chyba na pierwszym miejscu kibicuję staremu Rona, a na drugim Bląskiemu. A ci to jakieś no-name'y, to luj z nimi. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o wejście do finału. Dziękuję bardzo. Myślałem, że u mnie na wsi nic się nie dzieje, a tydzień temu gość zrobił napad na bank. Oczywiście nic nie ukradł, mimo że policja nie zdążyła przyjechać. Uciekł, a wczoraj dowiedziałem się, że go znaleźli. Napad na bank? Jo, pierdzie. Napad na bank. W jaki sposób? Chciałbym zobaczyć nagranie z tego. Bardzo mnie ciekawi, czy miał broń i na jaki bank napadł. W ogóle jak to napad na bank? Ty teraz nie ma pieniędzy w bankach, ludzie nawet nie mogą wypłacić. Jako, na co? Po co on to zrobił? To dla żabkę było lepiej. A finał to pojedynek zwycięskiej drużyny z pierwszego etapu z drużyną mistrzów. Na mistrzów czeka ta oto. Dziękuję za suba. Dobra, przewinimy do gry, bo już się nic nie będzie działo. Filip był tam ogórek 58. Nie. Nowy mistrz. Zaczynamy pierwszy etap gry. El Goblin. No, Goblin i Blonski, a w drugim teamie Ron. Znaczy ojciec. Elegancka, czarna drużyna. Z daleka bardzo przyjechaliście. Ile godzin samochodu? 200 zł typu ukradł na padzie na bank? Pół godziny. No, to naprawdę daleko, bardzo daleko. Jak forma?
Mam nadzieję, że jest coraz wyższa. Odpoczęliście po podróży? Odpoczęliśmy i mamy zamiar nie dopuścić Tomasz do dziewiątej Blonski i Goblin. Bardzo dobrze, ambitne plany. Hobgoblin. Słychać, panowie? No cóż, my troszkę może bliżej, ale... Nie, potem to zaczy, Miko. I Ostrowiec. No, podobne mamy plany jak sąsiednia drużyna, także mamy konkurencję. Będzie rywalizacja, jak forma żółtych. Ale on wygląda wspaniała. Jak Ron. Świetnie. W takim razie każda drużyna otrzymuje po 5000 zł. To są pieniądze, które służą do licytacji. Tylko od państwa zależy, czy powiększycie tę pulę, no, czy być może stracicie. Go, go. A ja mam przed sobą koło z kategoriami pytań. Po wylosowaniu kategorii licytujemy. Drużyna, która wygrywa licytację, czyli deklaruje największą kwotę za pytanie. Będzie Saul, ale w tym tygodniu jeżeli nie wiem. Odpowiada poprawnie, wygrywa pieniądze. Ale będzie niedługo. Pytania. Ale jeżeli odpowie źle, wtedy pieniądze Just przejdą do puli souvenir, okej, odczytam po streamie. Ta drużyna, która po szóstym pytaniu będzie miała więcej pieniędzy na koncie, będzie miała przyjemność podgłosić, zmierzyć się z mistrzami w finale. Losuję pierwszą kategorię. Lepiej. Anatomia człowieka. Pierwsza kategoria to anatomia człowieka. Ja bym chyba nie szedł w to. Ja bym odpoczął. Pierwsze pytania to niech marnują siano. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Słowa państwa. Nie bierz 300 zieloni. 300. 500 zieloni. Rzuci 600. Rzuci 600. Jak się głupią. 1000 zieloni. 1000. 1000 po raz drugi. Rzuci 1100. Rzuci 1100. 2000 zieloni. Czemu tak ostro? Dwa po raz drugi i po raz trzeci. Ty stary Rona gra ostro, bo on jest w tej zielonej drużynie. Na puli tutaj zieloni za wszelką cenę chcieli kupić pytanie, bo mają w swoich szeregach lekarza, pana Marka. Stary Rona jest lekarzem. Dobra, 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 dobra. Który narząd pełni rolę nadrzędną wśród gruczołów dokrewnych? Mareczku, mamy czasu chwileczkę. No, stary Rono się chyba już przejadł. Marek, mamy czas. Spokojnie. Pytanie widać, jest także na państwa monitorach tam na dole pod stołem. Pytanie jest dość podchwytliwe, bo naczelnym narządem nadrzędnym nad gruczołami dokrewnymi. Gruczołami dokrewnymi jest centralny układ nerwowy. Czyli? Mózg. Panowie się zastanawiają, tak? Czy tak, na razie tak. Bo minuta jest dla was, ja wiem. No, spokojnie. Dopiero kapitan powie, że będzie odpowiedź. Przysadka mózgowa? Zobaczymy, czy stary Rona jest mądry i te 15 lat studiowania na coś się zdało. Tak, nad wszystkimi jest podokrewny. Nie, ale nadrzędną rolę spełnił. Wśród gruczołów. Wśród gruczołów. Nie, zobaczymy. To przysadka mózgowa. Są same gruczoły. Przysadka mózgowa. Czas minął, panowie. No cóż, odpowiadam bez ustaleń kolegi. Przesadka mózgowa. A wcześniej co pan mówił? Mózg, ale było, tu jest wśród gruczołów. Kolega stwierdzał, że to jest nadrzędne nad gruczołami. I słusznie pan Marek zauważył. Tak jest, przesadka mózgowa. Dobra, jednak stary Rona ogarnia tematy wszystkie. Nie no, stary Rona jest geniuszem. Uznajmy to. O mały włos popełniliby panowie błąd, ale dobrze pan Marek tu przytomnie bardzo zauważył. Nie no, stary Rona jest dobry. 3400 zł trafia na konto zielonych. Bardzo mają 6400, za nimi niebiescy, którzy oszczędzali się w tej licytacji. 4700 i żółci, którzy nie wiedzieli, do czemu dorzucili jeszcze ostatnią kwotę, skoro nie chcieliście już tu grać ewentualnie nawet dzięki dwa bar, trzeba było nic nie dawać. Żółci mają 3900 zł, a ja zapraszam państwa na krótką przerwę na reklamy. Kurde. I koni znowu do was wracamy. Dobra, go drugie pytanie. Tym razem filozofia i religie. Chyba jeszcze gorzej, szczerze. Same do dupy pytania. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. No i słucham państwa. Rzuci 300. 300. 300 proszę. 400 zieloni. Rzuci 500. Rzuci 500. Niebiescy 600. Żółci są do dupy, to już widać. Oni cały czas licytują jak szmaty. Szczerze. Wydaje mi się, że żółci odpadną na pierwszym rzucie. Odpowiadają niebiescy. Mocno. Chciałem to rozpisać.
Na jaki język stara baba przełożyli Biblię święci Cyryl i Metody? Cyryl, jest taki widz, ma tu suba. Napisz proszę. Dobrze. Na pewno o tym wiesz. Goblinica już wie? Dobrze, odpowie nasza koleżanka. Czy myślimy, że jest to język starocerkiewno-słowiański? I słusznie. Co? Co to za język w ogóle? Skąd goblinica to wie? Skąd goblinica to wie? Pewnie żyje 2000 lat już. No ja co myślałeś? Gobliny się wtedy pojawiły jakoś na ziemi. 1500 zł trafia na konto drużyny niebieskiej. Jakoś tak się stało, że nikt tego pytania nie chciał, aby drużyny wycofały się z licytacji. I to oczywiście, gdyby niebiescy podbili od początku wyżej, a nie od 300 zł, to byłaby większa pula do wzięcia, bo inni musieliby wyjść, obawiając się kary. Tylko 400 zł teraz niebiescy mają mniej niż liderzy drużyna zielonych. 6000 na koncie zieloni. Cztery pytania do końca etapu. Dawaj, dawaj, napierdzamy. Zobaczymy, co teraz powiem. Piłka nożna. Ja pierdziele. I pewnie pytanie. Kto karnego strzelił w 63? Biorę po 200 zł. Dupy te pytania. Dobra, chłopie, już, ja bym to już pominął. Rzuci 600. To już jest raczej do nie od nie do wygrania. 2,5 od zielonych. Ciekawostkę piłkarską? Zaraz się jakieś dowiem. 3,000 zielony, 3,200 niebiescy. No wabank, jak się już tak wszystko niby wiesz! 3,600 niebiescy. Żółci wejdą wabank z bomby. 5,600 zielony. A, dobra, czyli tak zrobię. 10K w puli. Trzeba powiedzieć, że zieloni rewelacyjnie rozegrali tą licytację. Na końcu zablokowali niebieski. Dobra, wiem czemu żółci licytują małe kwoty, bo oni chcą mieć na bilet do domu z powrotem. Specjalnie tutaj trochę przegrają, 2000 se wezmą i do domu jeszcze kebabik po drodze. Jest git. Takie mają taktykę chyba. I walczą o okrąglutkie 10,000 zł. Oto pytanie. Który piłkarz polski zyskał tytuł odkrycia roku 2003? Lewandowski! Czasopisma Piłka. Lewandowski! Poczekaj, ile on miał wtedy lat? Ile on ma teraz? Ty, on żył wtedy już? Ej, Dudek! Dudek! Ty! Jerzy Dudek! Tak, na pewno! Wiesz czemu? Bo on był popularny kiedyś. Brzmi, czy możemy kupić podpowiedź? Nie, dlatego, że mają panowie jedyne 400 zł na koncie, a w puli jest 10 tysięcy. No dobrze, Marek odpowiada. Kto? Marek odpowiada. To nazwisko. Smolarek? Odpowiadał będzie kolega Marek. Proszę bardzo. Moim zdaniem stary Rona. Piłkarz, były piłkarz Górnika Zabrze Sikora. A co pan Stanisław napisał na swojej kartce? Mila. Pan Marek? Mila. Pan Przemysław? Nic, ale wydaje mi się, że Mila. Marcin Nowacki. Kto to w dupę jest? Wy to wiedzieliście? Nie udało się. Co prawda zieloni mają tylko 400 zł na koncie, ale to umożliwia wam dalszą grę i przejęcie całej puli. Wszystko stary zależy Rona od licytacji pana Marka. Niebiescy mają 2000, do ministerstwa a żółci 2600. Dobra, zaka. Prosta taktyka. Zieloni krzyczą babank, jak nie zasną stare dziady i mają winka. W puli do następnego pytania przechodzi 10 tysięcy. Babank time, dobrze, dobrze. Kolorowy, wszystko o nim wiesz, czy jak? Piłka
sztuka kulinarna. O Makowicza pytanie 100%. Spokojnie. Rozpoczynamy. Cytat. Kto mówi te słowa? Biorę po 200 złotych z konta każdej drużyny. Co Państwa? Niebieska! 400? No wabank krzyknij! Rzuci 300? 400 zielonych. Zieloni wabank. Ja pierdzielę, debile liczyć się umieją. 400, wabank szybciej się krzyczy, debile. W ogóle jak oni im to oddali, ty? Oddali im gdzieś 11 tysięcy, im tak oddali. Czemu? Niebiescy się nawet nie starali krzyknąć. O co tu chodzi? No to mistrzowie jest łysym takim dziadem z brodą, wiecie, który co już wygrywa dwa razy Ogórka i Harleya. No to raczej tu wygra sobie finał znowu. Dziękuję. No powiem, że ale fatalny błąd. Przewin do tyłu? No ale co ty przewijać, ty? Widziałeś tą walkę? Poczynam licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Co Państwa? 400? 400? Ile żółci powiedzieli? 300! Żółci 300? 400 zielonych! Zieloni wabank! Tam ktoś krzyczał wabank w tył, tyluj mu na łeb frajerowi. Niebieski, jaki zagubiony frajer. No powiem, że... Ale fatalny błąd drużyny żółtych. No. Mów błąd, bo krzyknęła pani pierwsza. Ale czemu ty krzyknęłaś 300, debilko? 2000 zablokowałaby pani wszystkich i można było grać o całą pulę. A tak ten błąd wykorzystał pan Marek, krzyknął 400, co znaczy oczywiście wabank w jego przypadku, bo ma 400 zł na koncie. A więc zieloni grają wabank w puli 10 900 zł. Teraz uważajcie pan. Ta żółta jeszcze klaszcze, ty. No, doraźnie wszyscy. Rozumiem. W miarę potrzeb. Co w sztuce kulinarnej oznacza termin bejca? Domyślasz się? Co? Mi się to kojarzy z tym 5 sposobów na. Ale nie wiem, co to jest. Bejcą? Tą farbą. Malujesz. Ile zabarwienie? Co? Zabarwienie może. Barwki? Może nie zabarwienie, zabarwienie potrafię. Ale nic tego nie zmyślam. Co to nie już. Do bejcowania przeznacza się mięso? To jest zabarwienie. Zabarwienie, zabarwienie potrafię. No tak, ale pytanie brzmi. Aha. Jak? Masz pomysł? Nie, dobra, oni już odpadli, ty. Do zabarwienia? Czego barwiący jest? Z analogii do bejcy innej. Wszystkie pytania chyba oni mieli? Oni mieli chyba wszystkie pytania jak na razie w tym programie. I już na drugie źle odpowiedzą. Nie, malujesz dechę bejcy. Jedno tylko dobrze, na start. Ile mamy czasu jeszcze? Czas minął, proszę odpowiedź. No cóż, odpowiadam z analogii do terminu bejca z innych rzeczy. Mianowicie jest to środek do barwienia. Zabarwienie potrawy. Zabarwienie potrawy. No może tak, patrzę z analogii, do czego bejca służy jako inny środek do innych rzeczy. Niestety nie. Marynata albo zalewa. No nawet na bilet nie mają. Także nie udało się przejąć tak wysokiej puli. Panowie grali wabank, a więc musimy wam podziękować za udział w grze. Dziękuję bardzo. Nie no, stary Rona wtopił. Teraz tylko goblinicy trzeba kibicować. Niebieskiej. Stary Rona is gone. Nie ma w grze już zielonych, na koncie niebieskich 1800 zł, na koncie żółtych 2300. Niebiescy wabank, goblinica tutaj przeszła, tym nie? Tym bardziej, że w puli do przedostatniego pytania w tym etapie Bląski goblinica, tak, tak, tak. 10900 zł. Bląski goblinica są. To nie jest to pekta goblinica. To jest inna. Przecież. Podpowiedź. A, można kupić podpowiedź, tak? Można teraz kupić podpowiedź, która przyda się zapewne w dalszej grze. Nie, Piotruś, i dzisiaj, ale będzie niedługo, wiesz? Drużyny. Niebiescy 300. 300 niebiescy. Żółci 400. Żółci 400. 500. 500 niebiescy. Żółci 600. Żółci 600. 700. 700 niebiescy.
Boże, ta żółta jest taką amebą umysłową, nie? Nie wyzywając jej oczywiście. Ale ona jest jakaś taka głupia. Ty, ale dobrze niebieski powiedział! Kupił podpowiedź, teraz krzyknie wabank na pałę. Ej, on ma jednak IQ. Pewnie mu goblinica podpowiedziała, bo ma 1000 lat. Stosunkowo drogo. Lub ale dwa. Dobrze zrobili, dlatego że jest pula do przyjęcia i ta podpowiedź może się bardzo przydać. Zwłaszcza, że przy tak dużej puli i przy stanie waszych kont nie byłoby szans. Żółci 400. 900 mają będzie miejsce, tak. 1500 żółci, będzie a w puli tak. 10 900 zł. No mogli być zobaczyć, mogli. Ale żółta to debilka. Sztuka kulinarna. Ja, i następnych to pokona. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. I słucham państwa. Niebiescy wabank. Niebiescy wabank. Powtórka, żółty. Co to było? Drużyny. I słucham państwa. Niebiescy wabank. O kurde. Ona nic nie umie. Tak więc równiutkie 12 tysięcy złotych. To jest wartość. Ja. Przed ostatnim jeszcze pewnie będzie tak, że źle odpowiedzą niebiescy i tamci żółci do finału przejdą. Ty ja pierdzielę. Przy etapie, jeżeli niebiescy odpowiedzą prawidłowo, no to można powiedzieć, że finał w kieszeni. 3 tysiące, nie! Do której tysiąc grupy deserów zalicza się parfum? Prosimy podpowiedź. Proszę bardzo, oto bomby. Jak się teraz okazuje, tanio. No tak, każdy wie. Droga podpowiedź za 900 zł. Likiery, lody, budynie, ciasta. Mi to brzmi jak budyń. Mi się wydaje, że budynie, budynie też nie ma. Ciasta nie wiem, ale się zastanawiamy nad ciastem. Ciasta? Siema, Goguś. Jakiś budyń na klatę robiony, coś takiego. Ten ją poucza! Nie krzycz, rzucisz, szmato! Kosumę! U ci zapieprzę, jak jeszcze raz tak zrobisz! Za koturną! Panie Krzysztofie, ile mamy czasu? 9 sekund. Czas minął, proszę odpowiedź. Będziemy strzelać. Budy. Stawiamy na likiery. Lody. Żółci przeszli, ja. Boże, oni wszystko przegrali w tym programie i przechodzą do finału, ty. Ja pierdolę. Czego się cieszycie? Żółci szczęśliwi, a to dlatego, że cała ogromna pula. Ty to nie jest ten komentator swojej MMA? Co tam na tych... Wiecie, który? Pawłowski. To on. 12 tysięcy złotych za chwilę znajdzie się na nich tysiąc. Po kolei. Niebiescy grali wabank, nie udało się odpowiedzieć, dlatego kończą grę bez pieniędzy. Goblinica zapieprzona. Idę do domu. Bardzo im dziękuję. Natomiast żółci, co prawda, mają na koncie tylko 1300 zł, czyli niby nic. Ale zgodnie z regulaminem dajemy im pieniądze z puli. Barbara nie powiedziała ani jednego słowa. No a jakie powiedział słowo Pawłowski? Żadnego też, chyba że chodzi ci o tych. Nie, tutaj gadali coś. No tak, Barbara, ty nawet nie wiedziałem, że jest w teamie.
To jest jak taki top laner. Grasz, 30 minuta. O kurde, ty mamy Jace'a w teamie. O kurde, Barbara, ty czemu nie podpowiadasz? Ale zgodnie z regulaminem dajemy im pieniądze z puli ostatniego pytania w pierwszym etapie, na który przeciwnicy nie udzielili odpowiedzi, a więc ogromną pulę. Nie ma, Barbara. A więc w sumie z kwotą 13 300 zł. Oni zgarnęli wszystkie pieniądze z tego programu, bo tamci zostali do zera wyjedzeni, obydwa teamy. I oni nic nie robili w tym programie i wszystko, co było, zgarnęli. Jedynie przypadły pieniądze za podpowiedź. Witajcie w finale! Oczywiście! Może topek, może. Na to wygląda. Ich taktyka to była. Czyli no farta, no. Barbara to kolejna menelica. Powiedziałem, że ciekawy jestem, jakie niespodzianki przyniesie dzisiejszy program. Już teraz wiemy, jaka to jest niespodzianka. Otóż drużyna żółtych weszła do finału z ogromną kwotą 13 300 zł, nie wygrywając żadnej licytacji. Ale Barbara, jaki rytm, a ty śmieszny nawet. I po włoski, no dobrze. No, takiego przeciwnika zakamuflowanego jeszcze nie było. Jeszcze nie było. Nie wiemy, co sądzić w ogóle. Witamy mistrzów w finale. Tak, David, to nie raz tak było. Co nas... Jo, astronomia. Ja bym nie brał. Chyba, że żółci dużo polecą. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny i słucham pani. 300 żółci. 400 mistrzowie. 400 po raz drugi i 400 po raz trzeci. No zaczyna się, żółtych licytacja, ty dawanie dupy na każdym rogu. No ale, no, pewnie będą... Żółci robią technikę, o której kiedyś gadaliśmy. Czyli będą dawali zawsze do 300, żeby przegrać ten finał, ale zabrać 12 tysięcy do domu. No, może wiesz, tak zrobią. Pani Renata krzyknęła, 700 w puli, no zawsze coś, jeżeli się mistrzom uda wygrać. W której porze roku widoczny jest w Polsce gwiazdozbiór Wielkiej Niedźwiedzicy? Było kiedyś podobne pytanie, co stary odpowiedział dobrze, pamiętacie? Według nas gwiazdozbiór ten jest widoczny w każdej porze roku. Żółci, pomóżcie. No, wydaje nam się, że to może być prawidłowe. Tak jest! Ty, dobrze to było! Dziękuję bardzo, Luka! Witam, dziękuję bardzo. 11 miesięcy. Ej, dobre, nie spodziewałem się takiej odpowiedzi. 700 zł trafia na konto drużyny mistrzów. Mają 6700 zł, no ale jednak dużo, dużo więcej mają żółci, 13 000 zł. To Barbara. Kolejna kategoria. Oni mają technikę. Zabiorą 12 kapli do domu, no. Zabiorą 12 i jeszcze wygrają program. Jest taka możliwość. Jeden na jednego. Proszę teraz, aby drużyny wybrały po jednym przedstawicielu do pojedynku jeden na jednego. Kto będzie reprezentował żółtych? Maciek. Prosimy pana, panie Maciek. O, Pawłowski, dawaj. Jeden na jednego, czyli jak ten program, co tam są wywiady na PMMA. Czy mistrzów tradycyjnie będzie reprezentował pan Wojciech? Zapraszam. To mit. No w tym przypadku 300 to jest aktywa. Zgodnie z regulaminem biorę teraz po 500 zł z konta każdej drużyny do puli tego pojedynku. Wybierzmy teraz kategorię. Panie Macieju, którą skreślamy? Astronomia. O, sztuka kulinarna. Astronomii.
Nie będzie historii sztuki. Także nie będzie. Pan Maciej? Sztuka kulinarna. Wyrzucamy sztukę kulinarną. Nie wygląda na takiego, co by się odmówił. I to jest cios dla pana Macieja, tak, panie Macieju? No. Teraz pan Maciej. Gramatyka i ortografia. Też wyrzucamy. Anatomię wyrzucamy. Również, a więc gramy z muzyki rozrywkowej na świecie. Oto pytanie. W którym kraju powstał zespół Joy Division? To muzyka w ogóle. Strzelę. Proszę. Strzelę, że to były Stany Zjednoczone. Pewnie nie. Wielka Brytania. Czyli taktyka żółtych nadal działa. Zobacz. Nic nie robią, a wygrywają pieniądze. Ja pierdziele, oni dalej to robią. Ja pierdziele. Tak, to był błąd pana Wojciecha. No Pawłowskiego zmienił. Na ławkę rezerwowych. Tutaj pan Maciej, no nie zarobił w tej grze, ale za to Oliwa sprawiedliwa. Drużyna gra w pełnym składzie. Aha, czyli to chyba do puli przeszło. Mistrzowie grają w osłabionym składzie i mają dużo mniej pieniędzy. Czy a, do puli. Czyżby nam się szykowała tutaj sensacja i zmiana mistrzów? No, zobaczymy. Ta Menelice mają w teamie, co ma aurę. Historia powszechna. Ja bym poszedł w to. Ja bym w to poszedł. Ale to bejtowałbym żółtych frajerów. Rozpoczynam licytację. Bejt. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. I słuchaj, 1000 mistrzowie. Mistrzowie 1000. Ty. 1000 co rzuci. Dobrze, bejt leci. 1000. Bejt do żółtych. 1300 rzuci. Frajerów. 1500 mistrzowie. 1600 rzuci. 1700. Pa już byłby prawie remis, nie? Go. 6300 rzuci. Nie, pierdziele. Ubi, nie odpowiedziała goblinica szmata. Znaczy to nie jest ta goblinica, aleluj. To nie ta goblinica. W tym zamieszaniu i mistrzowie są zablokowani w puli aż 9000 zł. Oby nie odpowiedziała, ale pewnie dadzą jej łatwe. Będą mieli 15 200 zł. To już nie do odrobienia. Przewagę chyba nie do nadrobienia. Ale póki piłka w grze, zobaczymy. Spokojnie. Oto pytanie. Przeciwko któremu z mocarstw Europy zawarto w 1579 roku Unię w Utrechcie? Dobra, rzuć do domu, frajery. Jakie L do przegrania. Panie Krzysztofie, czy można kupić podpowiedź? Zawsze można. Jaka jest wasza taka rozsądna propozycja w puli 9000? To jest easy? 1000. 3000. Dobrze, jeszcze. Dwa. Żeby przegrać. 2600. 2600, kupujemy. Proszę bardzo. Aby przegrały te gówna. No nie mogę na to patrzeć, chłopie. No nie mogę. Anglia, Francja, Hiszpania. Pewnie Francja. Coś takiego, nie? Hiszpania? Zobaczcie. Aby żółci źle odpowiedzieli. Hiszpania? Niderlandy, nie były pod władami hiszpańskimi. No to przeciwko komu? Hiszpania. Przeciwko Francji. Ja to nie wiem. Nie mam czasu. No to strzelamy. Przeciwko Francji. To jest strzał. Na pewno. Tak? Basia? Ja się podporządkuję. Ja strzelam we Francji. Przeciwko Francji? Tak. Mhm. No myślę, że ja też tak bym strzelał. Strzelamy. Proszę bardzo, czas minął. Przeciwko Francji. Mistrzowie? My stawialibyśmy na to, że przeciwko Hiszpanii.
Ale nie mamy żadnej pewności, bo nie pamiętamy dokładnie. I mistrzowie mają rację. Kurde! Dobrze mam! Frajery żółte! Haha! I dobrze! I dobrze! Ja powiem tylko tak, że szkoda, że nie posłuchaliście państwo pani Barbary. Ha! Kogo? Zapomnieli o niej, że ją mają, kumaszy i bisz! 9 tysięcy złotych ja zostaje w puli i przechodzi do następnego pytania. Mistrzowie mają 4,5 tysiąca, żółci 3600, a ja zapraszam państwa na krótką przerwę na reklamę. Zapomnieli, że ją mają w filmie, mówiłem, czy taki to planer, no. Po reklamach oglądacie awanturę o kasę, finał naszej gry. Witam na pilek. Mistrzowie mają 4,5 tysiąca, żółci 3600, 3 pytania do końca gry. Babank, no, muszą. Musi pójść wabank, bo inaczej luj. Dziękuję bardzo, Marcina. 150 subskrypcji. Dziękuję bardzo, porypańcu. Dziękuję ci bardzo. Kategoria chemia. Ale mistrzowie chyba tą typiarę mieli od chemii, nie? Czy od czego ona była? Ona była z czegoś tam dobra, chyba od chemii. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Mam już w puli 9400 zł. Złapaj państwa! 3600 mistrzowie! Ale ich ograli! Jak szybko! Ty! Czekaj, zobaczmy co żółta krzyknęła, bo mnie ciekawi. Dziękuję bardzo, mleczarz. Witam cię z powrotem. 9 miesięcy. Zobaczmy co żółta krzyknęła. Mam już w puli 9400 zł. Złapaj państwa! 3600 Nic nie krzyknęło! Ja pierdziel! Jak oni się tu dostali, Boże! Nie no, padaczki. Pani Renato, kto panią tak zagadał? Mieliśmy różne, negocjowaliśmy, wyszło tak i nie inaczej. Ale tu nie było co negocjować, trzeba było grać wabank. Tak się... oni są debilami. Oni są w dupę debilami. Mistrzowie okazali się szybsi. Ale po to jest kapitan, żeby decydował sam. Takiego kapitana mamy. Witamy pana bardzo gorąco. O ja pierdzie. Witamy pana Zbigniewa. Typowy chemik idzie. Chłop z wolnej ery przyszedł. To chyba nie są drinki. Jak to się nazywało? Nie krwawam ery. W chemii są używane indykatory do oznaczania, czy nowa jest era. Kwaśny lub zasadowy. Takim najpopularniejszym nowa. Jest fenoloftaleina. Tu mamy w zlewkach czystą wodę. Lejemy fenoloftaleinę do środka, do jednego, do drugiego. No i sprawdzamy. To jakieś zadania z gimnazjum chyba, nie? Tak. Kojarzę te rzeczy. Ale nie pamiętam, co dokładnie sporu. Oznaczały. Zamieszamy. Tu nic. I nic się nie dzieje, prawda? Lejemy do tego. Tak. Roztwór odbarwił się, lejemy z powrotem, ręce mi się trzęsą. O. No jak cię milion ludzi oglądało, to wiesz, bo więcej, nie wiem ile ludzi to oglądało, ale dużo pewnie. A pan Krzysztof zada pytanie. W roztworach o jakim odczynie fenoloftaleina przybiera kolor malinowy? W zasadach. Coś nie czy jak nic. Tak mi się kojarzy, ale nie wiem. To było bardzo dawno temu w szkole. Boże, było to. Było, ja też pamiętam. Ty też tak piszecie? To jest najprostsze podstawowe działanie z chemii. Dokładnie. Ludzie, myślcie. Dobra, łysy, zamknij ryj. Przerwę na wideo. Zobaczcie ręce, czy to jest Nie dojdziemy, ponieważ rzeczywiście to jest sprawa podstawowa z chemii, którą każdy powinien wiedzieć. Ja pamiętam, jak byłem tego uczony, ale oczywiście zapomniałem.
Ponieważ jest rozbieżność. Kamila stawiała na kwaśny, Marcin stawia na zasadowy. Ja podejmuję decyzję. Nasza odpowiedź to zasada. Tak jest! Ja pierdziele, czego tak emocje buduje napięcie, jebisz! Boże, jaki on jest prosty za zbudowanie, chłopie, napięcia. To jest pieprzony prost. Ja pierdziele, ty. Czy ja mogę zadać pytanie? Oczywiście. Czy ja mogę coś zapytać pana tutaj? Proszę. Czy w kwaśnym byłby kolor niebieski? To w drugiej butelce był kwas. Aha, nie. Było, jest bezbarwny. Lakmus jest czerwony w kwasie, a w niebieski w zasadzie. Tak, ja natomiast radzę nie próbować tego roztworu, ponieważ dawniej fenoloftaleina była stosowana jako łagodny środek przeczyszczający. O nie, to dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Ta rękę do góry, to jakby w szkole była żółta debilka. Żółci mają pytanie. Ale bym jej przypieprzył. Czy można stwierdzić, wydaje nam się, że kolega podpowiadał. Czy jest kolega nie podpowiadał nawet tak. Ale wydaje mi się, moje wrażenie jest takie, że myślę, że pierwszy o mój Boże. Czy można to sprawdzić? Ale mi się w ryj napluł, co? No tak, w razie zobaczmy, czy tak rzeczywiście było. Ej, coś powiedział! O kurde, ty, on coś powiedział! Ty, nie wierzę w to! Ej, serio! Aż cofnę! O ja pierdzielę! A więc jak widzieliśmy wyraźnie, rzeczywiście pan Wojciech podpowiadał i w tym samym czasie pan Mieczysław patrzył w jego stronę. A więc jest szansa, że wziął pod uwagę tę podpowiedź. W każdym razie rzeczywiście pan Wojciech podpowiadał. W związku z tym wymieniamy pytanie z tej samej kategorii. Ja pierdzielę, ty. Ej, nie spodziewałem się. Myślałem, że żółci są tacy zawistni, a jednak. Ej, dobre, dobre. Czekałem, jak on podpowiadał. Słowo daję. Nie wiem, my panu wierzymy, ale pan był taki, że pan wierzy. No, wierzymy panu, wierzymy. Nie lubię cię. Nie można nie korzystać się z żadnej formy podmiotu. Wierzymy panu. Tak. A teraz 20 lat za kraty. Oto nowe pytanie z kategorii chemia. No trudno, sprężacie się. W którym dziale przemysłu znalazł zastosowanie proces chemiczny nazywany martenowskim? Ej, kojarzę skądś to słowo, a wy? Hutnictwo. Hutnictwo, gdzie co martenowskie? No, to tam chyba tylko. Odpowiesz ty? Ja się trochę zestresowałem za bardzo tą sytuacją całą. Nie przejele. Odpowiada Marcin. Wydaje nam się, że jest to hutnictwo. Metalurgia. Ja. Żółci i ta ich technika nadal działa. Nie wierzę w to. Oni wygrali program. Boże. Żółci wygrali program. Nie mogę w to uwierzyć. Nic nie robiąc. Czyli hutnictwo. Co? 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 Ja pierdzielę, co? Jezu, ibisz! Oszalał! Ja pierdzielę, nie wierzę w to! Nie wierzę w to, ty! Ibisz, to jest pieprzony bóg takich prowadzenia programu, rozumiesz? Ej, no nie wierzę w to. 12 800 zł trafia na konto drużyny mistrzów. Ty się dziwisz, czemu Ibisz był taki popularny. 3400 mają żółci. Daj link do tego. Dwa pytania do końca finału. Możemy poczytać komentarze po tym. Mieli 900, ale... A no tak, bo w puli by zostało. Racja, racja. Zapomniałem, że w puli by to zostało. Więc krzyknęliby w bank, bo żółci nie ogarniają. W sumie racja, i tak by nie przegrali. Kategoria muzyka klasyczna. Ja bym na miejscu mistrzów nic już nie robił.
Postawa żółtych mi się spodobała, że z prawidłowej odpowiedzi mistrzów nagle także żółci się ucieszyli. Dziękujemy bardzo. Czy Barbara coś powiedziała w końcu? Słucham pana, panie Wojciechu. Powiedzieć tutaj, chciałbym przeprosić żółtych za tutaj naszą, można, znaczy moją nieuczciwą grę i to są po prostu takie emocje, że chciałbym wesprzeć, chciałem wesprzeć moją drużynę. Najważniejsze, że wszystko ci wyjaśniło. Żółci, jaka podstawa, ty. Sprawa została załatwiona. On robi gracza. Możemy kontynuować. A po programie mu kosę wpieprzą, ty, pod żebro. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. Iluj. I słucham państwa. Wszyscy żółci! Oni cały program krzyczą 300. 400 mistrzowie. Po raz drugi i trzeci. Ty, oni naprawdę robią technikę, że albo chcą zgarnąć to, co ciamci źle odpowiedzą, albo chcą 2K mieć do domu. No chłopie, oni nic nie robią. Oni mieli chociaż jedno pytanie do odpowiedzi? Żadnego, oni jedyne co to jeden na jednego grali. W którym wieku czat się zaciął, sam się włączy za parę minut. Johannes Brahms. Nie, to ja stawiam na... Nie wiem, kto w dupę jest. 18. Dobrze, to ja odpowiadam, ja ryzykuję. Nie wiem, jak to... Za takie grosze to mają w dupie. 17, nie, za wcześnie. Albo 18, albo 19, ale... Dobrze, szczęście. Tak, mata. Trzeba ją pogodzić. Podjąłem decyzję, że 18. Mistrzowie odpowiadają. A masz rację, co Olek. W 18 wieku. 19. Tak myślałem. Ja wiem, to co pan myślał. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. No nareszcie wielki powrót króla, a mój portfel już dzięki płakał, bardzo. Że sianka nie przepierdalam na. Głupoty, pozdro Sparta, ale rozumiemy życie prywatne, it także luzik, a jeszcze chciałem jedną rzecz dodać, a mianowicie jebać dissa tego skurwysyna zjebczaka jd jd jd. Dziękuję bardzo. Także pozdrawiam. Dziękuję, że wróciłeś ze mną. Jako odpowiedź alternatywną. 700 zł tym samym przechodzi do nie, puli. Nie, żółci mają na bilety chociaż w tym emocjonującym finale. Do wypłaty po 500 zł, jakie cieszy. Sport. Czat się zara naprawi sam, bo po prostu jak wywala streama, to on się buguje. Ale ja widzę, co piszecie. Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł z konta każdej drużyny. I słucham państwa. 300 żółci. 500 jak on ma w dupie, bo już wie, że wygrał, ty. Ja pierdzie. 700 mistrzowie, 700 mistrzowie. Oni pasują nawet na ostatnim pytaniu! Czemu? Jakby poszli wabank, chociażby mieli 4,5 kafla do domu. Oni naprawdę chcieli mieć dwa koła na wyjście, no. Chłopie, my to gadaliśmy na samym początku i to się okazało prawdę, o co chodzi? Po raz drugi i po raz. No! Raz w życiu, ty szmato! Ja pierdzielę, i tak ciężko, teraz zerem do domu. Jakieś nieporozumienie, wydaje mi się, zerem do domu. Jest już wszystko, okej. Dobrze, 4,5 tysiąca złotych w puli. Żółci grają wabank, kategoria sport. W którym sporcie zdobył sławę Eddy Merckx? Na pewno? Kolas, na 100%. Tak, kolas. Wydaje mi się, że... Mój stary jest kolas. Eddy śmieszny, coś jednego wszyscy. Eddy Merckx, kolas. Dobra, 100%. No to odpowiada Leszek prosto. No nie wiem, że 100%, ale wydaje mi się, że kolas. Na pewno. Odpowiada Leszek. Wydaje nam się, że chodzi tu o kolarstwo. 100%. Dobra, 4,5 kafla. Dwa razy lepiej niż chcieli, czyli nice. Wyszli na git, tak jak chcieli, w sumie tylko dwa razy. Gituwa. A Barbara coś powiedziała? Jak ona tylko siedzi? No, była tutaj warta wprowadzenia w życie, ponieważ dzięki dobrej odpowiedzi żółci kończą grę, mając na koncie 4,5 tysiąca złotych. Po ile na głowę? Natomiast, wychodzi. Panie Wojciechu, proszę z powrotem do swoich. Po 1100?
1125? Lepiej niż chcieli, bo chcieli po 500. Pogroził tu palcem, ale sukces na koncie wielki. 12 600 zł. Ej, podatek 50%? No to ładnie. 81 301 zł. Złotówkę, ogórek kiszony i Harley'a Davidsona. A nie! I wy będziecie dalej mistrzami awanturo kasy. Tak będzie. A jeżeli państwo chcą... Kurde! W ogóle to są jakieś jedne z ostatnich odcinków chyba. Ciekawi mnie, czy oni do końca już programu będą mistrzami. Ale to już luźnie dzisiaj. Może następny jutro obejrzymy. Słyszę skrzek! Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek! Słyszę skrzeki, słyszę